Sali Cama. Piątek, 5 kwietnia. Witam, dość słoneczny i letni dzień jak na tą wiosnę. Bardzo wieczny mimo to. Jadę znowu po Alzacji. Będzie to trasa o długości około 55 km. Jakieś 700 metrów pod górkę. Nie wiem, czy w ogóle będzie słychać, tak wieje ten wiatr. Generalnie pierwsza część trasy, wiadomo, pod wiatr, także jedziemy. Ten wiatr mnie strasznie wybił z tropu. Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Na trasie są jakieś 3 podjazdy, 100, 150 i chyba 200 metrów. Także nie ma dramatu. Raczej łagodnie. No ale ten wiatr, póki co, wieje w twarz. Idealne kombo. Sam raz dla twardych, nie dla miętkich dytków. Świeży rzepaczek. Można już sobie robić zdjęcia w rzepaku. Większość podjazdu za mną było max 7%, także raczej light. Odmachuję. Zaczął się kolejny podjazd. 150 metrów do pokonania. Tu mamy niewielką serpentynkę i bardzo fajny punkt widokowy, a nie ma za bardzo też się jak zatrzymać. Uru. No, kolejny podjazd zaliczony. Zaraz będzie kolejny zjazd. Oj, czy to nie jest czasem ten ślepy zaułek? Chyba nie. Ci podjazd zaczyna. 250 do podjechania. Początek bez stromizny. Potem gorzej. Trochę mi już styrał ten wiatr i podjazdy, ale chyba dam radę. W ostatnim filmie w końcu doszedłem do wniosku, że muszę sobie poprawnie wyregulować siodełko po prawie 3 latach jeżdżenia. No ale stwierdziłem, że w końcu się za to wezmę. Jakąś godzinkę, półtorej spędziłem na tym. Nagram chyba o tym osobny film zresztą, jako taki szybki poradnik, bo wydaje mi się, że jest tego trochę, ale zazwyczaj są one dość długie. Tak czy inaczej, skończyło się na tym, że wysokość praktycznie miałem dobrze doregulowaną. Coś tam w międzyczasie sobie robiłem, ale na oko. Jedynie to sobie troszeczkę obniżyłem kąt i ciut wysunąłem do przodu. Daję sobie jedną, dwie, trzy jazdy na to, żeby sprawdzić, jak tam się czuję, ale póki co chyba jest ok. Ale fajnie wieje.
ale fajny domek. Jeszcze nie mówiłem o pogodzie, to piękna słoneczna pogoda, 21 stopni. Co prawda pokazywało, że odczuwalna jest znacznie niższa, jakieś 5 mniej, więc nawet zacząłem w długim rękawku, ale po 5 km stwierdziłem, że to nie ma sensu. No jest naprawdę letnio. Nie wiosna, ale lato. Piękna pogoda. Tylko ten wiatr trochę wieje, no ale miałem nie narzekać. Dobrze idzie. Kurczę, w zeszłym roku jak pojechałem, takie ściczne krówki się pasły. Bardzo ciekawskie. Chciałem bardzo pozować. Dzisiaj niestety nie ma. Połowa podjazdu za mną. Teraz niebezpieczeństwo głazów spadających na rowerzystę staje się realne. Francja, elegancja. Został ostatni kilometr podjazdu. Ogólnie bardzo długi, chyba 6-7 km miał. Na początku bardzo godny, potem 5-6%. Teraz na końcu też trochę wyłagodniało, do 4 dociąga. I w ogóle zapomniałem wspomnieć, że celem, można powiedzieć, dzisiejszej trasy jest Château du Longmont, czyli zameczek. Nie byłem tam w sumie. No i może to też nie wspomniałem, bo do niego nie podjedziemy. Trzeba byłoby się wbić na ostry shooter gdzieś kawałek w tą stronę. No to cyk. Chyba ostatni podjazd zaliczony. To teraz z górki. Dzisiejsza formacja nazywa się Podwójny Szczyt. Ci, co czytałem wykresy giełdowe, coś wiedzą na ten temat. Był lekki zjazd, teraz podjazd znowu. Jakieś 50 metrów chyba. Ale tak to dzisiaj wygląda. O, na dobitkę. A, 7,5, 8. No ale czuję nóżki. Dobry trening.
No to cyk, mamy to. Trzydziesty czwarty kilometr. Godzina 34 w siodle. Teraz już tylko głównie z górki. Enjoy! Będę się z wami powoli żegnał. Dwie godziny wybiły na trasie, 50 km, także chyba całkiem dobry wynik. Oczywiście stacja na końcu. Nie odzywałem się nic, bo w sumie wiatr, może powiedzieć, że troszkę wiał z tyłu, ale jednak czasami nie. Dużo much, strasznie, naprawdę, masakra. Ale miałem nie narzekać. Jakoś dałem radę. To co, do następnego. Trzymajcie się. Salut. Teraz tak, prosto. Czy w lewo, pod górkę. Naokoło czy pod górkę? Pod górkę. A jak?